kochani, przychodzę do Was z czymś nowym, a mianowicie z Get Ready With Me. Dostałam kosmetyczną paczkę od Douglasa i postanowiłam dla Was zrobić film. Ostatnio praca daje mi tak w kość, że mogliście to zobaczyć na moim fanpage'u na Facebooku. Niestety w tym tygodniu kapelusznika nie zobaczymy, ale zobaczymy coś lżejszego, więc jeśli jesteście ciekawi, jak wykonałam ten makijaż, to zapraszam Was na pierwsze na tym kanale Get Ready With Me i test kosmetyków z Douglasa. Zapraszam do oglądania. I będziecie mnie słyszeć w tym filmie, więc będziemy sobie gadać, robić taki chit-chat. Kochani, ja zaczynam zawsze od korektora. Jeżeli mówię o swoim zwykłym, dziennym makijażu albo makijażu dla samej siebie, zaczynam od korektora i kładę go pod oczy i przy płatkach nosa. Śmiesznie to wygląda. I używam do tego wszystkiego mojego ulubionego chińskiego pędzla. Naprawdę kupiłam go na AliExpress, żeby sprawdzić, jak w ogóle mają się te pędzle. Co prawda mam oryginalny maka, ale zazwyczaj stosuję go do pudrów i ogólnie do takiej pudrzastej historii. I stwierdziłam, że okej, jak jest zestaw za jakieś grosze, to sobie go przetestuję i to w ogóle ten pędzel uwielbiam. Będę się strasznie starać, żeby nagrać postacie dla wiedźmińskiej rodziny. Natomiast uwierzcie mi, łatwo nie jest i pierwszy wolny dzień będę mieć dopiero przed samymi świętami, więc mindfuck. No dobra, jak mamy rozblendowany korektor, teraz czas na podkład. Ja używam Narsa od czerwca i jestem totalnie zakochana w tym podkładzie. Używam go w kolorze Medium 2. Do tego potrzebujemy pędzel i jedziemy z tematem. Słuchajcie, a jak Wasz rush przedświąteczny? Macie już prezenty? Jesteście już obkupieni? Bo ja jeszcze nie mam prezentu dla nikogo i to jest straszne, po prostu słuchajcie. Jestem osobą, która uwielbia święta, a ja już prezenty mam w październiku. Naprawdę. Ciekawa jestem, czy Wy już jesteście przygotowani na tip-top, czy tak jak ja, po prostu na wariata na samą ostatnią chwilę. I teraz znowu już wracam się do korektora, używam go w miejscach, że tak powiem, strategicznych. Tam, gdzie tego krycia pytacie o moje pryszcze na twarzy, czy je mam w ogóle. Oczywiście, że je mam i staram się je kryć za każdym razem. Brudka, widzę, mi się tu coś przetarło. Staram się je kryć za każdym razem, bo wiecie, no jednak ilość charakteryzacji, którą używam, no jest duża, więc przy takich cięższych charakteryzacjach, gdzie rzeczywiście moja twarz długo nie oddycha. Fakt, że ja też długo w tym nie chodzę, no ale jak moja twarz długo nie oddycha, to zdarza mi się, że po prostu mam jakiegoś przyjaciela na twarzy. Wiecie, kiedy te kobiece dni się zbliżają, to wtedy moja skóra mówi, to jest ten czas, kiedy musimy wysypać po prostu mapę Polski na Twojej twarzy. Daj lajka, jeżeli też tak masz, łączę się z Tobą w bólu. Twarz ogarnięta, teraz czas na puder, Wasz ulubiony, ponieważ pojawia się w każdym tutorialu i zawsze mnie pytacie, czy mi starcza, na ile mi starcza i jak to jest z tym moim pudrem. Taki kubeł rzeczywiście na pół roku mi starczy. Ale uwielbiam ten puder, jest po prostu niesamowity. No to przechodzimy do modelowania twarzy i do tego użyjemy sobie palety Douglasa. Kochani, ona wygląda właśnie tak. Teraz sobie ją wyciągniemy z opakowania. Ja już ją trochę testowałam, żeby zobaczyć, jak pracuje się na tych pudrach i jakie one są w ogóle jakości i czy w ogóle są fajne i wszystko. I powiem Wam szczerze, że paletka wygląda tak, staram się lusterko, żeby Wam nie świecić i nie blikować. Paleta wygląda tak, zawiera w sobie 6 różnych pudrów. Z tego 3 są ciemne i mega fajnie można budować sobie nimi natężenie modelażu. No i 3 mamy jasne, z czego także z Finta jest po prostu czymś niesamowitym, jak wisienka na torcie. Powiem Wam szczerze, że ja korzystając z tej palety używam zawsze tego średniego jako taki startowy mój kolor. W ogóle mają bardzo kremową konsystencję. I wyjątkowo zaczynam od ciemnych odcieni na swojej twarzy. Powiem Wam szczerze, że jakoś jak robię sobie własny makijaż i jestem bardzo przyzwyczajona do swoich ostrych rysów twarzy, w końcu to są moje rysy twarzy, przecież nie zmieniam sobie ich na co dzień, to zawsze zaczynam od ciemnego. W ogóle mega fajnie się wtapiają te pudry i to jest ich bardzo, bardzo duża zaleta. Powiem Wam szczerze, że dawno nie spotkałam się z takim produktem o takiej, że tak powiem, jakości. Bo też zauważam, że one między sobą bardzo chętnie współpracują. Czasem jest tak, że macie jakąś paletę i 2 kolory w palecie po prostu nie chcą totalnie ze sobą gadać. Zdarza się. Natomiast tutaj wszystkie po prostu mają taką komitywę, co jest mega fajnym plusem, nie? Bo jeżeli chcecie coś rozetrzeć, a jak Wam się zdarzy walnąć większą plamę, to bierzecie pędzel z podkładem i wszystko ładnie sobie blendujecie, łączycie. I tak wrócę zaraz do tej strony, tylko chcę sobie wyrównać buźkę.
Myślę, że zobaczycie tą paletę przy najbliższym tutorialu, bo ona naprawdę ma w sobie bardzo duży potencjał, co mnie mega, mega cieszy, bo tak jak może puder jeszcze tak szybko nie schodzi, tak z wszystkich moich kosmetyków, to co najszybciej zużywam, to są zestawy do modelowania twarzy. Jednak można zostać już przy tym odcieniu i więcej sobie nie dokładać, ale powiem szczerze, że pokażę Wam, jak ja buduję sobie natężenie modelowania. I teraz przejdziemy sobie w ogóle do tego strasznego koloru, czyli ciemnego. Dlaczego strasznego? Bo zazwyczaj kobiety, jak widzą ciemne bronzery, które mają sobie wymodelować twarz, to jest takie oh, hell no! No bo przyzwyczajone jesteśmy do tego, że raczej takie rzeczy potrafią, że tak powiem, skrzywdzić nam makijaż i zrobić nam gdzieś tam plamy. Powiem Wam szczerze, że ja też miałam taki trochę strach przed takimi kolorami. Do pewnego momentu, jak już nauczyłam się budować sobie natężenie tego modelowania, no to wiadomo, że one na maksa ułatwiają życie. Najpierw pokażę Wam, co robi ten odcień, ten taki bardzo pudrowy, który jest bardzo zbliżony w sumie z odcieniem zwykłego pudru. Ale tak jak Wam mówiłam, te modelarze tak ze sobą ładnie gadają. Wszystko, wszystkie granice, jak widzieliście, że było mocniej, jestem w stanie sobie ładnie wyblendować tym właśnie kolorkiem, więc nie mam jakichś mocnych, graficznych przejść czy dymów, więc no powiem szczerze, że ta paleta naprawdę zasługuje na bliższe przyjrzenie się jej. Weźmy sobie teraz do tej brzoskwinki, która jest, o, to jest moja wisienka na torcie. Puder musi mieć w sobie coś, co delikatnie nabłyszcza skórę. Cyk, i tam łuki brwiowe. Tutaj, ten, super. Czasem przy niektórych filmach to modelowanie, tak jak na przykład teraz zaczynam, widzicie tą linię, to modelowanie jest mocniejsze. Gdzieś tam przy takich bardziej zmianach, gdy muszę ten nos sobie powiększyć lub zmniejszyć, lub zrobić bardziej spiczasty, etc., etc. Wiesz co, staram się, ale wiecie, z czym pracuję. No to zostawiam te linie takie dosyć graficzne i się nimi specjalnie nie przejmuję, no bo wiem, że to jest tylko na potrzeby filmu i tak dalej. No ale jeżeli wiem, że będę gdzieś tam wychodzić, no to nie chciałabym chodzić z nosem jak Pinokio. Więc teraz w tej części biorę sobie pędzel z pudrem i sobie delikatnie to blenduję. Naprawdę produkt, dawno się nie spotkałam z takim produktem, który rzeczywiście chce z Tobą współpracować. A ma naprawdę bardzo fajną kremułę. A ma naprawdę bardzo fajną formułę, bo one są aż kremowe, takie... Oczywiście nie czuć kremowości, znaczy w sensie nie są mokre, są suchymi pudrami. Natomiast jak sobie tak zrobimy swatcha i przejdziemy w palce, to one są takie... No, można powiedzieć, że pudrowo-kremowe. A teraz przechodzimy sobie do brwi. Ja od jakiegoś czasu używam tego zestawu z Kobo i powiem Wam, że jestem mega zadowolona, a ten zestaw mnie trochę kupił tym jasnym cieniem, który jest w takim szampańskim kolorze, co zawsze pomaga podbić łuk brwiowy albo bardziej wyprowadzić te brwi, tak żeby one były takie naprawdę zrobione od kreski. Teraz Wam pokażę, o co mi chodzi. O, wracając do tematu, teraz biorę ten szampański odcień i definiuję sobie brwi. Czyli podbijam sobie łuk brwiowy, wyciągam sobie go troszkę mocniej. Lubię mieć podkreślone brwi, powiem szczerze, że robi mi to robotę. I robię to samo od góry. Słuchajcie, w tej całej paczce dostałam też szminkę, która jest po prostu szalona. Wygląda ona tak. Jak już widzicie, jest trochę wypróbowana. Zrobię dla Was swatcha. Powiem Wam szczerze, że mega ucieszyłam się na ten kolor. W ogóle zobaczcie, jaki ma ta szminka kształt. Jak pióro do pisania. W ogóle super. Ucieszyłam się mega na ten kolor, ale niestety totalnie do mnie nie pasuje. Więc swatchnę ją Wam tylko. Ten deglasowy kolor. Powiem Wam, że chcę Was trochę zaskoczyć. I pomyślałam sobie, że oprócz tego, że zrobię modelaż twarzy tą paletą, to chcę zrobić też oczy tą paletą. I już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że czasem jak chcę uzyskać taki naturalny, panowie nie buntujcie się, zaraz opowiem, o co chodzi ze słowem naturalny look. Kiedy mam wymodelowaną twarz, nakładam jakiś brąz, prawda, chcę sobie wymodelować powiekę, czyli zrobić jakiś makijaż, to szukam gdzieś podobnego odcieniu brązu albo biorę po prostu ten sam bronzer czy puder do modelowania i robię sobie oczy. Skoro mam całą paletę, są też tam jasne i ta brzoskwinka, spróbujmy zrobić oczy. Zaczynam od tego najjaśniejszego koloru bazowego. Ja sobie wezmę i nakładam na powieki. Teraz przechodzimy sobie
do modelowania zagłębienia powieki i tak, żeby zachowawczo trochę to przejdę sobie do tego kolorku, tego środkowego, którym był naszym takim początkowym kolorem. Zobaczymy, co się zadzieje. Ja powiem szczerze, że zawsze maluję oczy na otwartej powiece. Pierwsza zasada dlaczego, bo jak zamknę oko i naciągnę powiekę, no to staram się wszystko robić tutaj gdzieś nisko. I potem jak otwieram oko, no to wszystko mi się chowa, więc nawet jakbym namalowała bitwę pod Grunwaldem na zamkniętej powiece, to byście przy otwartych oczach jej nie zobaczyli. Dobra, nakładamy. Widzę, fajnie to wygląda na razie. Bardzo delikatny look. Look, a nie wpadę. Cieszeństwo. Ja wiem, że pewnie część z Was się patrzy, co ona robi, dlaczego ona maluje sobie oczy w ogóle pudrami. Dlaczego nie? Słuchajcie, ta paleta jest zdecydowanie paletą bez zadań specjalnych. A teraz czas na rzęsy i powiem Wam szczerze, moją ulubioną maskarą od dłuższego czasu jest Better Than Sex. Właściwie do momentu, kiedy zrobiłam jego test. So cute! Get ready with Claudia. Okej, słuchajcie, z takich jeszcze śmiesznych rzeczy, które tam mam od Douglasa, to jest ten gościu i ten gościu nazywa się w ogóle Foundation i Eye Makeup Top Coat, więc w każdym razie powiem Wam szczerze, że on ma taką dosyć kremową konsystencję. Zrobiłam Wam takiego swatcha na paluchu. Mniej więcej tak to wygląda, gościu ostrz. I to jest taki bardzo półprzezroczysty, czy to widzicie tu? Półprzezroczysty cień. On działać będzie trochę jak rozświetlacz, ale powiem szczerze, chcę go użyć teraz w kącikach oczu i zaszalejemy, bo położymy go też na szminkę. Nakładam to klasycznie w kąciki oczu. Nie ma takiej większej filozofii. Ja myślę, że on będzie bardzo fajnie wyglądał na jakimś ciemnym cieniu, na przykład na czarnym. Położymy na czarny, na pewno go zopalizuje i nada mu jakiegoś fajnego błysku. Następną rzeczą jest rozświetlacz, a ja mam z Douglasa taki oto produkt i to jest właściwie puder, który delikatnie powinien rozświetlać twarz, powinien tam zrobić jakąś fajną magię. Ja go nałożę tam, gdzie bym normalnie nakładała rozświetlacz, tak trochę zachowawczo. Zobaczymy, co on zrobi z moją twarzą. Widzę, że słuchajcie, robi fajny glow. Tyle, co widzę w podglądzie, bo tak naprawdę na żywo to efekt ma taki bardzo półprzezroczysty. Chociaż on może po prostu być pudrem wykończeniowym. Przejdźmy sobie do ust. Ja będę używać szminki Yves Saint Laurent w kolorze 19. Bardzo, bardzo lubię ten odcień. Oczywiście można znaleźć jego tańsze zamienniki. Dużą zaletą tego błyszczyka jest to, że on dosyć szybko wysycha. Dobra, to użyjmy tego gościa na usta, tak jak Wam obiecałam. Kolorystycznie te dwa produkty są gdzieś bardzo blisko siebie, więc zobaczymy, jaki efekt nam z tego wyjdzie. On się świeci lekko na niebiesko, ale umówmy się, Łotnicka jest tą osobą, która jak pomaluje usta na niebiesko, ona będzie chodzić po prostu po mieście, więc mi to zupełnie nie przeszkadza, a bardzo fajny efekt gdzieś to daje na ustach. Dajcie mi jeszcze tylko zrobić coś z włosami i szybko do Was wracam, żeby podsumować moje myśli adekwatnie produktów z Douglasa. Już wracam do Was, ale widzę, że moje włosy totalnie dzisiaj nie chcą ze mną współpracować. Trudno, niechaj będzie. Ale wróćmy do testu kosmetyków i pogadajmy o tej palecie do modelowania. Powiem Wam szczerze, że ja jestem mega pozytywnie zaskoczona tą paletą. Tutaj w palecie jest 6 bardzo fajnych pudrów do modelowania, którymi możemy stopniować sobie konturowanie twarzy, czyli pierwszy plus. Drugi plus, te pudry pomiędzy sobą bardzo, bardzo fajnie współpracują, czyli mega fajnie się między sobą blendują, nie mamy odciętych graficznych granic i nawet jeśli zdarzy nam się zrobić plamę, to jesteśmy w stanie cały czas ją, że tak powiem, wypracować, jesteśmy w stanie się jej pozbyć, zrobić ją bardziej, wydymić ją. Także to też jest drugim plusem, więc tą paletę na pewno zobaczycie u mnie na kanale, zobaczycie na pewno ją w innych tutorialach i myślę, że będę ją na pewno stosować na co dzień, bo jest to bardzo, bardzo fajne zaskoczenie na plus. Myślę, że też bardzo fajny pomysł na prezent dla kogoś, adekwatnie prezentów, tak jak wcześniej wspominałam, dla tych, którzy jeszcze dla najbliższych prezentów nie mają. Bo dla takiej osoby, która interesuje się makijażem albo chciałaby poćwiczyć sobie modelowanie twarzy, ten produkt jest, że tak powiem, bezpieczny, wiecie, o co mi chodzi. Czyli z każdej plamy, którą zrobicie sobie na twarzy, jesteście w stanie wybrnąć. Także Douglas, dobra robota. I mamy teraz tego gościa, kameleona, tak go nazwijmy.
Powiem Wam szczerze, że to, że jest półprzezroczysty, to jest naprawdę jego duży atut, bo ten produkt możecie stosować na każdy inny cień. Bo on będzie tak naprawdę każdy matowy cień opalizował na po prostu, podejrzewam, że w różny sposób, bo inaczej będzie wyglądał na czerni, inaczej na niebieskim, inaczej na różowym, na brązowym, na każdym innym. Tak to jest właśnie z kameleonami. Ja na pewno będę go używać na usta, bo Ty mnie kupił i daje bardzo fajny efekt takiego, wiecie, świecenia się od błyszczyku, mając suche usta, czyli to, co Klaudia lubi najbardziej. I mamy jeszcze tego gościa, który jest takim przebiegłym trochę pudrem, bo jak ja bym go zobaczyła na półce, pomyślałabym, ok, kolejny rozświetlacz wypiekany, prawda, brąz z różem, nic nowego, bla, bla, bla. A tak naprawdę to jest puder finiszujący, czyli ten puder, którego nakładamy na sam koniec, który daje taki delikatny, taki satynowy połysk naszej skórze, więc wygubia nam wszystkie niedoskonałości, które mamy. Zobaczcie, on jest po prostu totalnie neutralny. Na pewno będę go prywatnie używać, bo jest dosyć ciekawy. Tak jak zauważyłam na twarzy, to moja twarz po prostu wygląda na świeżą, wyspaną, w ogóle bez żadnej skazy. Wiecie, lubię to. Kochani, jeśli jesteście ciekawi, co Douglas przygotował dla Was na święta, to łapcie linki, wchodźcie w nie, a ja Wam życzę dużych wygranych w konkursie.